No i okidoki, słuchajcie, właśnie wam przesyłam, w sumie zedytowałam i przesyłam wam filmik, a teraz biorę klucze i wychodzimy. Słuchajcie, wychodzimy, zostawię w sumie drzwi otwarte, ale chyba nic nie ma. Zejdziemy sobie na dół. Wzięłam klucze w sumie, bo miałam zamknąć drzwi, ale spoko. Zejdziemy sobie tylko tutaj piętro niżej, żeby sprawdzić, czy przyszła jakaś przesyłka. Nie, jest tylko jakiś list, ale to sprawdźmy, do kogo list. Ale wiecie co, to jestem w szoku, bo dotarły do mnie informacje, że kurczę, chyba, że do 15 jeszcze. No dobra, może jeszcze do 15 faktycznie, o, chyba mnie nie widać, spoko. Zobaczmy tylko, do kogo list. Uwaga, uwaga, o, nawet osa jakaś. The legal bottom flat. Czyli na dole, czyli nie do mnie. Pokażę wam pogodę. Może wam pokażę. Słońce gorące. No dobra, to jak nie było przesyłki, to wracamy. Myślałam, że uda mi się pokazać wam, że coś będzie. Może jak będę wracać, słuchajcie, z rzęs, to dojdzie. Bo w sumie w mailu było, że chyba do godziny trzeciej oni roznoszą. O, już chyba gdzieś słyszę mojego kota? Mi się wydaje. No, bo one zawsze mi spierdzielają. Serio. Ale nie, tym razem nie. To ja nie wiem, co ja słyszę. Jesteś! Spadaj! Nie wolno! No, obie są. Jak żeby inaczej? Proszę bardzo. Proszę bardzo. Gdzie pani chciała iść? Gdzie? Ja wam pokażę, odwrócę, czekajcie. Gdzie kot chciał iść? No gdzie? Gdzie kot chciał iść? Co, poprzytulamy się? Pogłaszczemy, tak? Ojej, gdzie chciałaś iść? Gdzie kot chciał iść? O, już się by chciała bawić, tak? Chcesz się bawić? Oj. Oj, powiem, że się chce bawić, patrzcie. Czekajcie, co ja tak mam daleko to? A bo ja jestem za blisko. No pójdź mi bluzę. Ona nie lubi, jak się tak tu w tyłek. Po panci to masz, nie? Pancia też nie lubi, jak ktoś mi w tyłek dotyka. No. Ja będzie gryźć. Tego nie lubi. Tak nie lubi. Zawsze takie oczy dziwne robi i się wtedy rzuca. I gryzie. Znaczy w sensie, że się chce bawić. Ona tak, o widzicie? Złapie i puszcza. Nie? Ja jest takim ładnym kotem. Kto chce tak gryźć? Kto chce gryźć, pacie, co? Daisy? Daisy, pokaż piękne oczy. No pokaż oczy. Pokaż oczy. Śliczne oka. A co masz tu w oczku? Pokaż. Pokaż mi w oczku, co masz. No dobra, to ja zostawiam kota, niech sobie leży. Pokaż tu. No dobra, no wiem, że chcesz mnie gryźć. Ale muszę ci tu. Dobra, to ja się rozłączę, muszę sprawdzić, co ma w oczku, tak? Tak? Mluchu, mój kochany. Ojej, oj. Drapaczkę musimy kupić nową, nie? No. Tak. Tak. No. Także żegnamy się z wami chwilowo. Idę na półgodzinną dżemkę. Ty też? Idziesz z Pancią? Okidoki, robaczki. Jest godzina 12:35. Ja się wyszykowałam tyle o ile. Jak widzicie, nie mam makijażu. Mam tylko błyszczyk na ustach. Jakiś tam chyba z Essence, pierwszy lepszy. Chyba bodajże ten od Sylwii. Ten jaśniejszy. Moja stylizacja jest taka, na sportowo, żeby się nie rzucać w oczy, założyłam takie bardzo prawie, że niewidoczne w kolorze spodnie. Stare jak świat. Buty moje ukochane adidaski. Kocham je strasznie. Strasznie wygodne i strasznie je lubię. Torebka standardowo, po prostu noszę ją non stop. No i ogólnie prezentuję się w całości tak. Także teraz się za chwilę odwrócę i będziemy wychodzić. No, także ja wam się pokazałam. Okularki moje jedne, słuchajcie, zostawiłam.
Zostawiłam w Bella Aesthetic, czyli właśnie jak byłam robić bruzdy. Idę teraz w tych, no one są takie odjechane, to są te od Moni. Ja wiem, że one są duże i może niekoniecznie mi pasują, ale je lubię i co poradzę. Także nie zakładam żadnej kurtki, wychodzę, wszystko już mam tu przygotowane, tak. A dlatego stwierdziłam, że wyjdę, bo o, jeszcze mam śmieci, ale to wyrzucę później. Czekajcie, tylko spojrzę, czy mam klucz. Mam. Wszystko wzięłam, wszystko. Mam jeszcze śmieci do wrzucenia. Zobaczymy, może tym razem będzie już jakaś przesyłka. Jak nie, no to mam nadzieję, że zostawi później listonosz czy kurier tutaj na schodach. Ja zostawię te drzwi tutaj uchylone, otwarte. Oni wtedy tu wchodzą i zostawiają tutaj na schodach. Także to tak. A idziemy do tego, bo chcę zajrzeć po prostu z Wami też, żeby ten vlog był jakiś taki lekko uzmaicony. To zajrzymy sobie do TK Maxa. A w TK Maxie, słuchajcie, planuję. Planuję zobaczyć za butami, może Wam też pokazuję troszeczkę buty, jeżeli będę mogła, to Wam coś pokażę, a jak nie, to Wam pokażę może jakieś przybitki, bez mówienia. Także do usłyszonka. No i hejo, hejo, słuchajcie, jestem właśnie w TK Maxie i przyjeżdżałam takie okularki. Nie wiem, miło by było, jakbyście dały mi znać, czy pasują, bo jakoś nie jestem przekonana, a są fajne i są w bardzo dobrej cenie. Nie wiem, pokażę Wam się bokiem, z boku właśnie mają taką fajną, widzicie? Tą rączkę. Także nie wiem, podobają mi się. Są z Gesa. I są chyba tylko za 15 poundów. Dajcie znać, czy fajne. Nie wiem, chyba jestem przekonana. No i hejo, hejo. Tak zachowuje się mój kot, jak wracam do domu z rzęs. No? Tak się zachowuje. Co to jest za pozycja? Albo propozycja. Co? Lalu? To propozycja jakaś? Nie? A można pogłaskać? Tak? Czy nie tak? No, może pancia co? Nawet musi. Tak? Co to było, nie? Co to było? No co to było? No i co? Piękna oka moja. O, gdzie zazdrośnik? Zdrośnik idzie? Tak? Lalu? Gdzie zdrośnik? Dobra, teraz się odwrócę, może i Wam pokażę rzęsy. Bo właśnie wróciłam z rzęsów. Nie wiem, czy będziecie widziały. Teraz nie wiem, co widać w ogóle. O! No i tak będę się jakoś gdzieś patrzeć. Za chwilę odwrócę kamerę i pokażę Wam normalnie. Nie mam oczywiście pomalowanych dolnych, także to może śmiesznie wyglądać. Ale za to mam fajną obudowę. Polecam. Stylizacja.tv. Dobra, za chwilę się odwracam i Wam się pokażę. Dobra, hejo, hejo. Odwróciłam się teraz w Waszą stronę. Nie wiem, jak to będzie widać, bo oczywiście nie patrzę się tu w podgląd. Znaczy teraz się patrzę w podgląd. Więc tak to właśnie widać, a dlatego się tak z tej strony pokazuję też, bo pokażę Wam, co właśnie zakupiłam w TK Maxie. Nic tam nie nagrywałam, bo się okazało, że po drodze, jak szłam, spotkałam znajomą, zagadałyśmy się i tak naprawdę spóźniłabym się na rzęsy, więc po prostu szybko, w biegu, do przymierzalni przymierzyłam, nawet nie wyjmowałam telefonu, także pokażę Wam, co znalazłam. Buty są z Aldo. No, nie wiem, czy znacie, czy nie znacie, ja tak nie znam się na markach, firmach i tak dalej. Także z Aldo, co prawda ciut za duże, minimalnie za duże, ale z racji tego, że trzymają się tutaj w kostce, to po prostu jakby to nie wadzi. Ale jest to właśnie niby, słuchajcie, europejskie 38,5, ja mam 38, jeżeli chodzi o takie luźniejsze buty, albo czasami 37,5. O, jeszcze widzę, że tu się wygiął ten paseczek. O, to teraz będzie spoko chyba. No, także takie... Bardzo ładnie wyglądały tam w świetle, no i fajna cena, fajny koturn, także bezpieczne. Ja sobie po prostu zastosuję tutaj takie wkładeczki, tutaj na pięty, o tu w środku, żeby troszeczkę mi się stopa podniosła, podsunęła do przodu, żeby było lżej. No i za nie dałam, słuchajcie, buty z Aldo, 13 funtów. Za 13 mogą być. Myślę, że będą fajne do bardzo wielu stylizacji, bo są po prostu takie cielistego koloru, więc naprawdę spoko. No a buty poprzednie, które kupiłam, to już Wam też pokazywałam, już na vlogu będziecie miały poprzednim, to właśnie te.
też na takiej niezbyt wysokiej szpilce. Zdarłam właśnie cenę, bo myślałam, że w nich wyjdę w sobotę, ale niestety nie. Wiedziałam, że to będzie kuku dla moich stóp. Także z New Looka i dałam za nie 8 z 18. No i jeszcze zakupiłam sobie spodnie, słuchajcie, dzisiaj. Takie spodnie, one są z takim podwójnym pasem, Ivy Park, dość takie porządne, grube, ale za to tutaj mają właśnie taki bajer. O, taką nogawkę przeźroczystą z boku. Tu wyglądają, jakby były krótkie spodenki, także naprawdę fajne. Ivy Park, nie mają tutaj żadnych kieszonek, takie zwykłe, czarne. Tu przeźroczyste, z kieszeniami, więc super, wiązane na pas, w ogóle fajne te, fajne dźwięki wydają, lubię takie pierdoły. No i rzekomo ich cena taka regularna to 6 dych, nie chce mi się w to wierzyć, słuchajcie. Ale nie wiem, nie znam się, może i faktycznie z 6 rzekomo, znaczy nie z 6, tylko że ich regularna to 6 dych. Widzicie? A ja dałam 11. A pod 11 też coś jest, czyli wcześniej kosztowały chyba, zaraz wam powiem może ile. 17, później 14, już widzę z drugiej strony. 14 było, dobra, czyli tak, 60, potem 17, potem 14, a teraz ja dałam 11. Także taka sytuacja. Także dość fajnie, dość fajnie. Za chwilę może nawet je jakoś bym sobie założyła. Dzisiaj, tylko kurczę, dzisiaj to już tak właśnie powiem wam, że nawet bluzy nie trzeba mieć, bo jest tak fajnie ciepło, ale ja z synkiem będę szła do kina, więc tam może być nieco chłodniej, ale za chwilę właśnie sobie je założę i wam pokażę, bo fajnie się włosy ułożyły. Śmiesznie. Uwaga, ściągam spodnie na wizji. Dobra, będzie taki podczas vloga. Zrobimy sobie taki try on haul. Nawet nie haul, bo to w sumie to żadne tam takie zakupy. Czekajcie, bo tu widzę, że jest jeszcze metka. Ta, bym je... Gilałaby mnie w zad. Taka wielka meta. Metka znaczy. Zaraz wam pokażę, jak będę wyglądała. Fajne są, ja lubię takie, kurcze, nawet takie, wiecie, nie aż dopasowane, ale luźne, wygodne. Przede wszystkim właśnie, że dresiaki. Ja po prostu kocham się w dresowych spodniach i tyle. I uwielbiam je tak nosić. Widzę, że ten pas można sobie chyba tak trochę zwyżyć, zniżyć jak się chce. Czekajcie, zawiążę. Nie są tak bardzo dopasowane, absolutnie. Nie są jakieś takie sexy flexi. Za chwilę wam pokażę. Co nieco ciut tak jakby luźniejsze. Uwaga. Tak wyglądają. Dobra, odwrócę kamerkę, bo nic nie widać. No dobra, tak wyglądają. Taki mają pas. Tutaj jest właśnie ta podwójna taka guma z tym napisem. Tu oczywiście mi widać trochę boczki, ale kto by się tym przejmował. I tak wyglądają po całości. Tu właśnie mają te takie boki. Takie śmieszne. Takie, słuchajcie, do biegania, do latania. Adidaski zarzucę i heja banana i lecę. Fajne. Nawet spoko. Trochę mnie to tak drażni. Jakoś tak nie do końca to może pasuje. Mogli zrobić taką samą kratkę bez tych kwiatków, bratków. O, bez tego może jakieś lustro brudne będzie trzeba umyć. No, będę miała motywację, żeby się wam móc pokazać, to muszę umyć lustro. No, także założę teraz sobie adidaski i chyba już tak zostanę, tylko zmienię koszulkę na chyba białą. Jakoś tak bardziej widzę białą. No, także ja się za chwilę przyodziewam i wam się pokażę. No i taki oto sposób moja stylizacja wygląda następująco. Biały topik, taki sobie do pępka. Te spodnie, założyłam bluzę tą z tym Squad. Z Shein, bluza jest z Shein, polecam serdecznie, pamiętajcie o zniżce minus 15% na hasło AGA015 i białe adidaski. Także taką mam stylówkę dzisiaj, jeszcze tylko założę okularki i lecę do kina z synem. Jeszcze idę sobie właśnie zrobić te, zrobię sobie jeszcze dolne rzęsy, bo tak u góry ładnie jest, szała na dole bieda. No i hej, hej, robaczki, odzywam się do was, słuchajcie, jest godzina 19:10 i my właśnie wyszliśmy, pokaż się, łobuzie. Hejo! Gdzie idziemy? Do kina. Na co? Patrz. Znaczy, jak pies siedzi. No, do kina, na co idziemy? A, idziemy na godzinę. Na godzinę? Nie, idziemy do Tesco. Nie no, idziemy, słuchajcie, właśnie na godzinę, ogólnie do kina. Ale idziemy do... O, może zobaczycie moje opisie. Moją stylówkę. Taka sportowa. No, a my idziemy, słuchajcie, do Tesco. Dlatego, że chcemy kupić sobie jakieś przekąski. Zgubił klucz od domu. Spoko. Idziemy kupić jakieś przekąski, dlatego, że strasznie się przepłaca tam za rzeczy, za snaki, za takie pierdoły. Słuchajcie,
normalne, takie porównanie, normalne na ciosy, na przykład tutaj w Subwayu jak kupujemy, to płacimy chyba £1.99 za taką cały, za takie całe pudełeczko z sosami i z na przykład z tymi jalapeno, a w kinie chyba 3.50. No, to jest różnica, nie? Także rozmyślimy właśnie nad tym, że chyba zejdziemy do Tesco sobie po prostu po jakieś chipsy, może jakieś orzeszki, jakąś małą jedną puszeczkę jakiegoś napoju i to na tyle. Jesteśmy już praktycznie przed kinem, a dopiero wyszliśmy. A kino mamy tutaj za mną. Jest Portland, później właśnie mamy na samym końcu na wprost kino. Także odezwę się do Was, myślę, że już z kina. No i okidoki, odzywam się już do Was po Tesco. Czekajcie, tylko stawię sobie ringa. Dobra, odzywam się do Was już po Tesco, dlatego że z plecaczkiem przygotowana, słuchajcie, jestem na seans. Zakupiliśmy sobie chipsy, picie i ja sobie wziąłam jednego gina z tonikiem w puszeczce, takiego malutkiego, także możemy iść oglądać Godzillę. Dam Wam oczywiście też znać, może mi się uda takie króciutkie przebitki, tak jak Wam powiedziałam, chociaż coś na starcie, coś może w trakcie i coś po. No, nie powiem Wam, czy się opłacało i czy było fajnie. My już jesteśmy pod kinem, wyszliśmy sobie z Tesco z drugiej strony i tutaj, zobaczcie, już przede mną jest kino. Teraz odwrócę się i będę Wam nagrywać, jak jest w kinie. Pokażę Wam jeszcze, co grają. Czekajcie, ach ten ring. O, idziemy na to. Na Godzillę. Tego widziałam, jak się to mówi? Thriller, tak? Kawałeczek. No i to mi się też podoba. Tu. Na to bym poszła. No i tutaj jest to, co grają. Idziemy. Musimy kupić bilety u góry. Więc idziemy do góry. Godzilla. Na to idziemy. Dokładnie na to. Pokaż się. Tu się pokaż mi. No, patrz na mnie. Zrobię ci zdjęcie, pokaż się. Ale ładnie. Dobra, idziemy, bo spektakl jest całkiem niebawem, bo za jakieś 6 chyba, albo 5 minutek. Idziemy teraz po schodach. Ja chciałam iść na to, to jest śmieszne. Ale sama nie pójdę. Wiedzę, że trochę wstydzi, a to jest fajne, bo ja też widziałam tego urywek. I muszę Wam powiedzieć, że fajnie to tak wyglądało. Śmieszne teksty tam były. Annabelle. O, Annabelle. 28 June. To też jest dobre. No, ale to chyba nie dla Ciebie. I tu jeszcze taki. No, i jesteśmy w kinie. Wyłączam kamerkę. I co? I kupuję bilety. I do usłyszenia. Hejo, hejo, witam się z Wami. Witam się z Wami już właśnie po kinie. Słuchajcie, muszę Wam powiedzieć, że jeżeli grają to w Polsce, bo tak szczerze powiem Wam, że nie wiem właśnie, czy to w Polsce teraz też grają o Godzillę. My właśnie wróciliśmy z kina i było super. Nawet oczywiście się wzruszyłam. Ty płakałaś? Nie, ty nie. Ja płakałam, jak ta mama. Jak ta mama się tak trochę tam, kurde, poświęciła, to tak jakoś mi się łzy zakręciły, powiem Wam, w oczach, ale no mega, zobaczcie, jest godzina po 22, my dopiero wróciliśmy z kina, a film też się zaczął później, miał być o 19.30, słuchajcie, a zaczął się prawie o 20, 19 chyba 40 albo nawet troszeczkę później. Filmik super, fajnie było, teraz nie wiem, na co pójdziemy następnego, ale mnie korci właśnie to takie, jak to się nazywało? Pets, coś tam. Pets, Life of Pets 2. No, także to mnie korci, ta bajka taka z tym kotem, tym Chloe, tak? Mhm. No, także to jest mnie... tylko ona. Jest ja wiem, ale ona jest taka na głównym plakacie, to ona tam jest główną rolą. Nie. Tak. Nie. Tak. Mój unicorn. To jest śmieszna. Mój unicorn. To jest tak jak Lala. Leży, siedzi. No, tak jak Lala, tylko Lala nie gada. Lala. No, czy też gada? Lala! Powiedz coś. O, powiedziałam. Też chodź, przywitaj się. Chodź, będziesz na vlogu. No chodź. Czekaj, Misio. Chodź. Będziesz na vlogu. Moja Chloe. Lala mówi, czy może kurczak. Chloe. Czy może kurczak. Chloe. Będziesz tam, cześć? Tak robi. Lalo. Spałaś? Co robiłaś? Spałam. Powiedz, spałam. Co? Co, Lala? Co? Co? Nie. Co chciałaś? Miau. Ale piękna.
Ale jestem pięknym kotem. Czyli nie gadasz, zmęczyłaś się? Tak? 18 godzin spałaś i się nie wyspałaś. Ojeju. Ojeju. Habibi, I love you. Jak było habibi, bez pani? Lalo. Habibi. Czekaj, Misiu, bo patrz, ja tutaj mam na kamerce. Lalo. Pogadaj coś. Pozdrów widzów. Lalo. Lalo. Pozdrów widzów. No popatrz, no nie masz parcia na szkło. No sam miałaś w kamerze. Idę do góry. Dobrze. Zaraz jakieś jedzonko. Jest czas jeść. Dobry był film. Rekomenduję. Rekomenduję. Czyli polecamy wam. Jak gdzieś koło was będą grali Godzilla, to idźcie. Idźcie z dziećmi, całą familią, bo naprawdę to nie jest w ogóle jakby moja tematyka, to nie jest w ogóle, to nie jest nic dla mnie. Uwierzcie mi, ja tam szłam ze względu na młodego i powiem wam, że to jest drugi już raz, kiedy pierwszym był Avengers, teraz to jest właśnie Godzilla. Na żadną z tych, jakbym miała wybierać, to bym nie poszła absolutnie, a kurde, nie żałuję w ogóle. No siedziałam te 2 godziny bite ponad, bo to ponad 2 godziny, chyba 2,5 i wyobraźcie sobie, że po prostu tak patrzyłam. No i oczywiście tak jak mówię, i się wzruszyłam, także cały czas coś się działo, cały czas była jakaś akcja, naprawdę super, polecam wam bardzo gorąco. No, a tymczasem co, ja się z wami już będę żegnać, bo już dzisiaj nic dla was nie nagram, koniec już dnia, jest po 22, jutro planuję we vlogu wam nagrać, oczywiście będę wam obcinać, także nie stresujcie się. Ale nagram wam jutro, słuchajcie, wietrzenie szafy mam w planie, zobaczymy czy mi się to uda, oczywiście nie obiecuję, ale taki mam plan, że właśnie zrobiłabym wietrzenie szafy, czyli wyciągałabym wszystko przy was, z wami, no i byłby taki właśnie vlog, a potem te rzeczy właśnie będę miała na wyprzedaż, także będę robiła wyprzedaż szafy, tak czy siak, bo mam trochę osób zainteresowanych, a nie miałam się tak kiedy za to zabrać, a jak jest już kilka osób, to raczej może coś właśnie pójdzie. Subcio. No, także taka situation. W ogóle mam na sobie właśnie, zobaczcie, te dresy. Widzicie? Takie one są, no są właśnie takie śmieszne, że tutaj są jak krótkie spodenki. Tutaj mają właśnie taki ten wzór, tą koronkę jakąś, tylko te kwiaty mnie trochę wkurzają. Także takie, jakby były całe, byłyby lepsze, ale też są spoko. Także założyłam tą bluzę na sportowo i bluzka pod spodem też z Ivy Parku, żeby się nie odróżniało, to tu Ivy Park i tu Ivy Park. No, także fajne, nawet naprawdę fajne. 6 dych bym w życiu nie dała, absolutnie, nawet 3 dych bym nie dała, ale 11 spoko. Cena taka primarkowa. Można sobie pozwolić. No i co? No i spadam. Będę się z wami żegnać. Bardzo dziękuję za chwilę uwagi. Mam nadzieję, czekaj kochanie, mam nadzieję, że te vlogi wam się podobają. Jeżeli byście jeszcze czegoś chciały tutaj, żebym coś przemyciła w te filmiki, to piszcie śmiało, podrzucajcie jakieś pomysły, co byście jeszcze chcieli zobaczyć. Ja w miarę moich możliwości staram się jakoś tak wam to urozmaicać. Trochę gadam, trochę coś się pomaluję, trochę wam powiem o pielęgnacji, trochę wam przekażę, jaką używam pielęgnację. Trochę z zabiegów, jak widzicie, o... Tu jeszcze jest siniak, jeszcze jestem sina, jeżeli chodzi o robione bruzdy. Tak jak mówię, tutaj było naprawdę dość sporo strzyknięte, tutaj chyba tylko 2 albo 3 strzały. No, no i byłam też dzisiaj na rzęsach, które właśnie już wam też wcześniej pokazywałam, które wyglądają tak. Bardzo mi się podobają, jestem bardzo zadowolona, bardzo, bardzo. No i mówię, ale się teraz trochę spłakałam, także obtarłam sobie dół. No, więc tyle w temacie. Także tak jak mówię, jutro właśnie wyprzedaż szafy, więc bym przemyciła. A, i przyszła przesyłka. Dzisiaj jak wróciłam z rzęs, to synek właśnie wrócił pierwszy przede mną i mówi, że właśnie była koperta. Misiaczku, uważam, że to są moje hasła. Z Shein. Z Shein. Co wziąłeś za kartkę? To jest twoje? Okay. No, także przesyłka z Shein przyszła. Cię. Kocham cię, Misiu. Jeszcze nie wypiłem Rejbina. Nie jeszcze? Zaraz wypijesz, ale misiaku, chwila, moment i na dół schodzisz. No, bo jutro szkoła. No, także co jeszcze mówiłam, że wyprzedasz szafy.
Co chciałam jeszcze powiedzieć? Aha, i pokażę Wam właśnie, co przyszło z Shein. Także zrobimy sobie być może od razu try on haul, od razu z takim open boxem, dlatego że, znaczy to nawet nie będzie open box, tylko to będzie, co to będzie? To będzie po prostu, nie wiem co to będzie, taki haul. Haul z Shein. No i zrobię do tego Wam try on, tak myślę. Mam nadzieję, że się uda mi. Też na jutro się umówiłam z Krzysiem na kawę, że wpadnie, więc nie wiem, nie wiem jak jutro to będzie, więc nic na pewno nie powiem o godzinach, nic nie powiem konkretnie co i jak, no ale plan mam taki, żeby właśnie przewietrzyć moją szafę, powyjmować wszystko, poukładać sobie to, co będę nosić, a to, co nie będę nosić, bo tak naprawdę wiem, w czym nie chodzę, wiem, w czym chodzę, prawda jest taka, słuchajcie, że wszystkie szafy, wszystkie półki, wszystko po prostu jest pozalegane wszystkim. Wszystko tam jest, po prostu znajdziecie wszystko. A w połowie nie chodzę, w 3/4 nie chodzę. Także wietrzenie szafy się bardzo przyda, przynajmniej będę wiedziała, co potrzebuję na przykład już na nowy rok, na lato i tak dalej. No, a tymczasem się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że te filmiki Wam się podobają. Jak tak, to oczywiście zostawcie łapkę do góry. Zachęcam i oczywiście będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał, a wówczas będziecie ze mną mogli być na bieżąco. Także wystarczy kliknąć ten tutaj taki dzwoneczek, chyba tu albo tu, ja nigdy nie pamiętam, z tej to strony. A wtedy moje filmy będą Wam się wyświetlać po prostu w takich tam, nie wiem, jakichś polecanych czy ulubionych. No, także będziecie mieli powiadomienia o moim nadesłanym, udostępnionym, kolejnym, nowym filmie. Ja i mój unicorn żegnamy się z Wami. Trzymajcie się cieplutko, dobrej nocy Wam życzę, kolorowych snów, bo jest wieczór, dlatego mówię dobranoc. I co? No i słyszymy się całkiem niebawem, czyli jutro. Ja będę nagrywać, będę się starać nagrywać, słuchajcie, we wszystkie prawie, że wolne dni od pracy i będę Wam to po prostu jakoś składać po pracy. No, taki mam plan, dlatego że przyjdę do Was jeszcze z live'em. To już mówię dzisiaj, że przyjdę z live'em, ponieważ w tygodniu zdecydowałam, że będą 4 filmy, w tym 3 filmy, takie vlogi, plus jeden, fajnie to pokazałam, nie? 3 filmy, vlogi, plus jeden, nigdy nie miałam tak z tych palców złączyć, 4, o, plus jeden, tak łatwiej. Plus jeden, słuchajcie, to będzie live, czyli 4 filmy będziecie mieli w tygodniu, czyli co drugi dzień wypada filmik. Taki plan i mam nadzieję, że Wy jesteście za. Piszcie w komentarzach oczywiście, czym więcej komentarzy, tym lepiej, bo na tym mi bardzo zależy, żeby między nami była jakaś interakcja. No, także to już teraz się z Wami żegnam, bo już mówię 10 minut. Widzicie? To już będzie 1/3 vloga. Buziaki, do usłyszenia. Trzymajcie się cieplutko. Bajo!